Kolejny trening na torze motocrossowym ma za sobą część kadry Aforti Start Gniezno. Tym razem w zajęciach, które podglądaliśmy z kamerą klubowej telewizji Start TV, uczestniczyli Mirosław i Mateusz Jabłoński, Szymon Szwacher i Oskar Churysz. Do trenujących pod okiem Krzysztofa Jabłońskiego dołączył także Duńczyk Frederik Jakobsen, który przebywa obecnie w pierwszej stolicy. Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Zawodnicy nie mogli narzekać zarówno na warunki torowe, jak i pogodowe, choć jak zauważyli trenujący, mogłoby być kilka stopni więcej na termometrach. Dla żużlowców motocross to pierwszy kontakt z motocyklem przed rozpoczynającym się wkrótce sezonem. Pierwszy i chyba najlepszy, najbardziej podobny do żużla, najlepiej przygotowujący do jazdy na żużlu. W czasie, kiedy tory żużlowe nie nadają się do jazdy, motocross jest jak znalazł, żeby móc poczuć w rękach kierownicę i cieszyć się z jazdy na motocyklu. Tor, na którym odbył się trening motocrossowy, to zupełnie nowe miejsce dla Duńczyka Frederika Jakobsena. Zagościł na nim po raz pierwszy. Yeah, it is. Tak, dokładnie. Pierwszy raz jeżdżę na motocrossie w Polsce. Fajna zabawa. Sezon zbliża się dużymi krokami. Dobrze jest więc się trochę rozerwać i przy okazji zrobić dobry trening. Czekam już na pierwsze jazdy na torze żużlowym w Gnieźnie. Pozytywne wrażenia, chill out i jak wspomniałem, dobry trening. Lada chwila kolejne treningi na torze przy Rzesińskiej 25. Pierwszy raz w tym roku na domowy owal wyjedzie m.in. Mirek Jabłoński. Czy odczuwa on większy głód jazdy po całosezonowej przerwie? Tak, zdecydowanie trzeba przyznać, że ta przerwa sprawiła, że głód jazdy na żużlu, rywalizacji jest ogromny. Pogoda już coraz lepsza i miejmy nadzieję, że jak najszybciej wsiądziemy na motocykle żużlowe. Po oczywiście takich treningach crossowych, bo 3 tygodnie przed ligą jest w zupełności wystarczające, więc to jest czas, kiedy już chce się jeździć na żużlu. Jak się okazuje, doświadczony senior Aforti Start Gniezno nie jest zwolennikiem uczestnictwa w wyścigu pod hasłem kto szybciej wyjedzie na tor. Dlaczego? Wyścigi szczurów mnie nie interesują. Ja mam swój cykl. 3 tygodnie to jest w zupełności wystarczająco. Rok temu ogarnęliśmy to w niecałe 2, więc w 3 tygodnie można się najeździć tyle, że już do pierwszego meczu żużlowego można mieć troszeczkę dosyć żużla. Pierwsze treningi na motocyklu żużlowym ma za sobą Frederik Jakobsen. Duńczyk w minioną sobotę skorzystał z torów wojenstw. Jak się czuję na motocyklu po zimowej przerwie? Yeah, I was feeling good. We practiced in... Czułem się bardzo dobrze. Trenowaliśmy w Wojens razem z reprezentacją Danii. Miałem 2 dobre dni treningu. Najważniejsze było ponownie wsiąść na motocyklu, poczuć to wszystko po przerwie i przede wszystkim wrócić do jazdy. Pierwszy dzień to jazdy indywidualne, drugiego dnia startowaliśmy natomiast z podtaśmy. Czuję się dobrze, jestem gotowy na kolejne próby. I feel good now already and ready to keep on improving even more. Obecnie Duńczyk przebywa w Gnieźnie i czeka na pierwszy trening z zespołem Aforti Start Gniezno. No i tak, mamy kilka rzeczy do sprawdzenia. Jak zawsze mamy kilka ulepszeń, chcę być szybszy i lepszy. Nigdy nie stoję w miejscu i mówię, że tak jest dobrze. Chcę być szybszy, szybszy i szybszy. Mam kilka drobnych zmian w moich silnikach, dlatego też trening jest mi potrzebny, aby zobaczyć, co możemy zrobić, aby być jeszcze szybszym niż rok temu. U Frederika Jakobsena podczas zimowej przerwy doszło do zmiany mechanika. Pojawiła się nowa postać w teamie. Tak, zgadza się. Mam nowego mechanika. Zostaliśmy kolegami po pierwszym dniu wspólnej pracy. Było cool. To fajny facet, wpasował się do teamu. Mam nadzieję na dobrą współpracę z moim teamem. W 100% jestem gotowy do sezonu. Yeah, 100%. Always ready.
Sponsorem programu jest Hillgas. Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.